Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie do Wojen Stickmanów. I tak, jest to produkcja, która wyszła pod szyldem Age of War, czyli gry, którą ostatnio ogrywaliśmy na kanale w dosyć sporej ilości, jakby nie patrzeć. Więc zapraszam, jeśli nie widzieliście. I powiem wam tak, nie wiem czemu to jest akurat 3, jako trzecia część, bo nie wiem, nie słyszałem, że była pierwsza i druga. To jest w ogóle gra niby z tego roku, więc zobaczmy. Są jakieś armie w ogóle do wyboru, zobaczcie co to jest w ogóle do wyboru. To jest jakaś totalna makabra, ja nie wiem co tu się totalnie dzieje, w jaki sposób to odblokowywać. Jakieś są w ogóle upgrade'y, enchanty, w ogóle ja mówię, nie wiem totalnie co się dzieje. Tu macie w ogóle jakieś klasy i tak dalej, jakieś plecaki, kilofy, to zakładam, są tylko skórki, ale ja nie za bardzo wiem, co się tutaj dzieje, więc przejdźmy po prostu do rozgrywki, a mamy jeszcze w ogóle sklep, możemy kupować jakieś gemy i za nie coś robić, więc jakbyśmy chcieli, to proszę bardzo. Jest play, 1 versus 1 multiplayer, compete against other players, to jest oczywiście multiplayer, mamy też single player, czyli sam tutorial, czyli żeby nauczyć się podstaw, mamy też praktykę na boty i mamy kampanię, a kampanii na razie nie ma. To w ten sposób to wygląda. Dobra, zagrajmy tutorial, żeby zobaczyć w ogóle, jak ta gra będzie wyglądała, bo możliwe, że będzie wyglądała fajnie. I wygląda fajnie. Dobra, wybieramy po prostu zwykłą osobę i bierzemy kryształy, czyli czyli on zbiera nam stricte kryształy, proszę bardzo. Cast Minel Hustle. Aj, przyspieszamy go po prostu. I oni szybciej teraz będą zbierać. Czyli tam jest nasza baza, za tą barykadą. I teraz musimy stworzyć sobie jednego łucznika i dwóch strzelaczy. Gdzie mamy pieniądze w ogóle? Nie mamy pieniędzy? Na razie chyba mamy nieskończoną ilość, jeśli chodzi o oczywiście nasze pieniążki. I oni stoją i pilnują ich i bronią. Czyli jeden wydobywa kryształy, drugi wydobywa złoto. Dobra, wybieramy sobie łucznika i możemy co? Możemy mu wybrać miejsce do pilnowania, tak? W ten sposób. Czyli my strzelamy też, czyli bierzemy ogólnie udział w bitwie. No, nie wiem czemu się nazywam jakby cukrowy lemur, ale nie będę w to wnikał. I teraz dostaliśmy. Gdzie? I gdzieś tu. Tu jest baza przeciwnika. Czyli jeśli chcę zaatakować, to wysyłam. Fajnie, bo tego mi brakowało. I jak stanę tu, to bronią bazy. Swipe the view enemy base. Dobra, no rozumiem. Jestem w stanie zobaczyć bazę. Zbuduj armię i zniszcz bazę przeciwnika. No spoko. W sensie zobaczmy, jak to wygląda. Jestem w stanie tobą bić. Ty musisz iść, tak? Czyli ja mogę się tobą poruszać stricte. Nice. I zabijamy im robotników, żeby oni nie byli w stanie tak naprawdę zdobywać surowców i z nami walczyć. Okej. Czy jakby budowniczy są podstawowi. I on już tu strzela. Czyli on tam coś znosi. Czy ja mogę tobą pójść na przykład? Byłbym wdzięczny, jakbyś poszedł tu na przykład. I bił się z nim. Nie wiem, nie jesteś chyba w stanie. Halo, bigo. Robotnik nam zabił. Perfekcyjnie. Dobra, czyli oni tu powoli coś robią. Myślę, o, naprawdę może być ciężko, ale mój łucznik tutaj na razie sobie radzi i strzela. Ładnie strzela ten jego łucznik, muszę przyznać. Dobra, no i teraz my wracamy do naszej bazy. Czyli teraz bronimy. Nice. No i mamy sporo dzięki temu złota, więc możemy... i za diamenciki możemy ich przyspieszać. Możemy też kupić więcej robotników, żeby szybciej to robili. Nice. Dobra, perfekcyjnie. Czy oni będą nas atakować? To jest moje pytanie. Czy ja będę to widział? Czy w tutorialu nie ma jakby atakowania stricte? Wydaje mi się, że nie ma w tutorialu atakowania. Możemy zrobić z 3 mieczników. Mamy też ograniczoną ilość. Możemy tylko 60 ludzi zrobić. Ale powiem wam, że ta gra wygląda już zdecydowanie na nowszą. Wygląda bardzo ładnie. Z tyłu również oprawa graficzna bardzo, bardzo ładna, jeśli chodzi o to. Bardzo mi się to podoba. Co prawda powoli się tworzą ci te jednostki, ale widzicie, to jest różnica względem Age of War, ponieważ tam musieliśmy od razu wysyłać jednostki i nieważne, czy się biły przy naszym zamku, czy przy zamku przeciwnika. Tutaj oni sobie stoją perfekcyjnie, pilnują i tak dalej. Mogę mu dać tylko jemu jakieś pojedyncze zadania. Na przykład mogę mu dać zadanie, żeby... Dobra, nie chciałem, żebyście tam biegli we dwójkę, czyli jakby wszystkim wtedy daję. Dobra, stworzymy sobie z 3 łuczników, myślę, może nawet 4, zrobimy tego, przyspieszmy sobie ludzi.
Tutaj jeden wydobywa nam diamenty. Ty to sobie pójdź, wydobywaj złoto, bo nie potrzebujemy, żebyś wydobywał diamenty. Tak naprawdę. Tutaj cały czas te jednostki tworzymy, proszę bardzo. Będziemy mieli, myślę, kilku, to damy sobie radę na spokojnie. Niech wydobywają to złoto. Co będzie, jak tu kliknę? A, czyli pilnują fortu, dobra, a tu pilnują po prostu bazy przed bazą. Okej, okay. I fajnie się ustawiają i mówię, to mi się bardzo podoba, że jestem w stanie ich powstrzymać. Czyli zbieram sobie większą grupkę i wysyłam ich dopiero, żeby zobaczyć tak naprawdę, co się dzieje, żeby powalczyć. Widzę, że bot tutaj nie atakuje nas w żaden sposób, więc myślę, że możemy ich wysłać. I wszyscy nowi już powinni również tam iść. Zresztą zaraz zobaczymy, bo powinien wyjść łucznik i pytanie, czy on tam do nich dobiegnie. Od razu tworzymy kolejnych dwóch łuczników. Oni tutaj odsłaniają również pole bitwy. Perfekcyjnie. Tu już mamy złoto i mamy powoli przeciwników. Są minerzy, są nowi wyszkoleni. No, myślę, że tu nie za bardzo, bo nawet obrony nie ma. Strzelają łucznicy w nich twardo, biją się tu tłuką, rozwalają ich. No, myślę, że to będzie koniec. Tak, to jest koniec tutoriala. Piękne, perfekcyjne. Oj, mogę sobie wybrać buźkę, jak teraz w tych gierkach. Nice. Rewind albo... Aha, czyli mogę cofnąć, mogę zrestartować albo wyjść. Wyjdźmy sobie w tym przypadku, ponieważ bardzo bym chciał... Okej, okay, jeszcze zanim widzę, to mamy... A tu były na dole. Mamy statuły. A, możemy też różne statuły sobie wybierać. Na przykład taką statuę. I możemy też co dać? Możemy kupić coś. Dobra, powiedzmy takie aneksowe, onyksowe strzały. Okej. Okay. Aha, wbite po prostu, czyli możemy zrobić sobie swój własny customowy. No powiem wam, że jest tego od groma, naprawdę od groma. Trzeba sporo grać, żeby to coś było, żebyśmy byli w stanie coś zrobić. Możemy też zupgrade'ować minerów, żeby wyglądali oczywiście inaczej. Zwykłych tych też możemy. Jest kilka różnych skórek. Magical, czyli są jakieś w ogóle jeszcze inne jednostki, jakieś gianty. Kurde, to jest naprawdę masa. O, albo proszę bardzo, tacy. No i możemy też właśnie wejść w emotki. Jeszcze personalizację, czyli możemy sobie wybrać na przykład, że chcemy jakiś inny awatar, na przykład takiego Spartana chcemy sobie kupić, proszę bardzo, i mamy takiego Spartana. Możemy też kupować sobie dźwięki i możemy też kupować sobie wygląd tych ostrzy na początku, bardzo, bardzo fajne i ładne. Jeśli chodzi o armię, to tutaj widzicie, że możemy, aha, czyli możemy stricte wybierać sobie, tak? Czyli to jest nasza podstawowa, czyli zakładam, że mogę sobie przeciągnąć, na przykład, nie wiem, chciałbym takiego... Ninja, powiedzmy, zamiast tego healera. A i mogę go przeciągnąć. Czyli tu są upgrade'y, które możemy chyba kupić, z tego co rozumiem. Tu są jakieś magiczne rzeczy w ogóle. Wow, ile tu jest tego wszystkiego. Dobra, zróbmy na przykład nie wiem, jakieś leczenie czy cokolwiek takiego. A nie, tu mamy jakiś prąd. Enchantment, nie mamy, mamy też enchantment. Dobra, to przetestujmy to na jakiejś bitwie. Na... single playerze na praktyce z botami. Dobra, perfekcyjnie. Możemy sobie też wybrać, gdzie chcemy walczyć. A zagrajmy sobie na Seaside Practice Battle. Kurde, to będzie ciekawe bardzo. Proszę bardzo, też z jakimiś Spartanami, kurde. No, to będzie rozgrywka dopiero perfekcyjna. Dobrze. Jeden będzie wydobywał kryształy. Aha, nie, jeden niech wydobywa kryształy, bo nie mamy ich w ogóle. I kryształy też są jakby drugą walutą, czyli potrzebujemy ich czasem do czegoś więcej. Stwórzmy na początek sobie z dwóch mieczników, żeby oni tu byli w stanie cokolwiek bronić. Będę chciał też tego ninja stworzyć, ale najbardziej będę chciał stworzyć tego Spartana, żeby on był taki po prostu takim rozwalaczem. Mamy statuę też również spartanowską. Więc bardzo fajnie. Myślę, że na początku przeciwnik nie powinien się mocno rzucać. I tu mamy też pokazane, gdzie jest środek. Czyli on nie widzi, co my mamy, my nie widzimy, co on ma. To jest spoko. Mógłbym też wziąć sobie tutaj, ulepszyć tych, w sensie ulepszyć moje jednostki. W sensie przyspieszyć je, ale na razie nie wydobywają zbyt dużo. Muszę zrobić więcej górników, żeby tu coś zrobić. Więc stworzymy sobie trzeciego górnika i poczekamy sobie. Poczekamy. W sumie to zrobię takiego jednego centaura. Centaura? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Spartana takiego jednego sobie stworzymy. Proszę bardzo, już wstać nas, żeby on tu bronił razem z naszymi jednostkami. Ciekaw jestem, jak mocna jest różnica między zdrowiem i atakiem takich jednostek. Jak oczywiście względem tamtej. Tutaj ten ninja to wygląda, jakby jeszcze był silniejszy tak naprawdę. I na razie potrzebujemy więcej, ale to więcej. Dobra, ty się przerzuć na złoto. Coś tu się atakuje? Nie, bo oni się tak wydają się... O, jest! Proszę bardzo, jest nasz Spartanin. I on ma 450 i 10 atakuje. Dobra, czyli on jest totalnym kozakiem. No dobra, to inwestujemy jeszcze w dwóch... Atakujcie. Atakujcie tego kolesia tu. Proszę bardzo, w trójkę, ciach, ciach.
Ej, i są animacje, on tam upada normalnie. Dobra, wracamy na bazę. Aha, czyli to jest spell. O, czyli to jest stricte spell naszego. Musimy też mieć jakiegoś łucznika, który jest w stanie coś zrobić. Dobra, oni tu będą bronić bazę, czy oni sami się na niego rzucą? O kurde, no powiem wam, że to nie jest taka zabawa. To nie jest takie banalne, szczerze mówiąc. Czy ja jestem w stanie tego użyć? I co to zrobi w ogóle? A, to będzie szło i zadawało obrażenia cały czas przeciwnikom. Nice! No, ten łucznik to zginie. A, już się skończyło. To tylko na taki kawałek. Nie wiem, czy to trzeba przejmować też w jakiś dziwny sposób. On wrócił nim, ale tchórz! Ale tchórz. Dobra, łucznik, leć do przodu, leć atakować. Leć do przodu, a my w międzyczasie sobie tu ogarniemy. Zrobimy ninja jednego. Nice, dostał w łeb. Perfekcyjnie, drugi raz, podpala się. Trzeci raz chyba nie ogarnia, bo co się dzieje? Nice, zginął. Perfekcyjnie, nie wiem czy on... Tu musi... O, my przejęliśmy środek. Nice, i dzięki temu... Nie, ja nie chciałem cię pilnować. Stój. Dobra, teraz ty... ninja bym wziął. Ninja 250 na 14. Idź do ataku. I będziesz pilnował. Tu weźmiemy kilku łuczników. Dobra, idzie już tego. Idź tu. Cofaj. Dobra, nieważne. Cofaj do bazy. O Boże, jakiegoś maga wyrzucił. Co jest? Stój tu. Wysyłam kolejnego do ciebie na pomoc. Leć im pomóc. A ja wyślę magię. Na maksymalnym poziomie? Dobra, puszczamy tu. Proszę bardzo. Lecimy z tym. Dobra, jest mag. Perfekcyjnie. Lecimy. Nice. Ciśnijcie go. Skurczybyka. Dobra, rozwalcie go. Jeszcze jeden strzał? Nice. Teraz ty stój. Cofnij się na bazę, ty. Ale się wywalił. Ty też cofaj na bazę. Co ty robisz? Cofaj na bazę, Jezus. Tu pilnuj. Łucznik, cofaj. Stój. Dobra, czy ja mogę coś zrobić tak naprawdę? Mogę przyspieszyć moich pracowników trochę. Powinienem ze 3 sobie stworzyć. Nie wiem, czemu on ma tutaj złotą zbroję, szczerze mówiąc. Kurde, on ten Spartan wygląda tu kozacko, szczerze mówiąc. Dobra, ty już wracaj na bazę, bo on na pewno zginie. Wracaj na bazę. My nie mamy w ogóle ludzi żadnych do walki. My powinniśmy kogoś stworzyć do walki. Realnie. Muszę tutaj sobie użyć chyba swojej magii. Wracaj do bazy! Wracajcie do bazy! Brońcie bazy! Dawajcie! A gdzie są moi... Gdzie jest mój... Aha, tu są moi tego. Czemu ja mam dwóch łuczników tylko? Aha, to w ten sposób działa. Okej, okay, to wygląda ciężko w tym momencie. Okej. Okay. A ktoś więcej? Halo? Mój ten? Mój kusznik? A, tu jesteście nagle. Dobra, teraz się obudziliście. Nice. No to powiem tak, to będzie ciężkie. Dobra, przyspieszmy ich. Nie wiem, czy oni będą ich szybciej bić dzięki temu, czy jak to ma wyglądać. Nie wiem też, czy to przejmowanie środka jest aż tak opłacalne. Wydaje mi się, że całkiem jest. Dobra, tu się cokolwiek dzieje. Nie wiem, jak tego użyć. Nie wiem, czy w ogóle mogę tego użyć. Dobra. I leć, atakuj ich. O Jezus. Czemu on wraca? Co jest? To jest jakiś bohater? Czemu on wraca obity? Nie rozumiem tego. To jest co najmniej dziwne. Dobra, rekrutujemy sobie więcej naszych centurionów. Łucznik tu pomaga. Musimy też jakiegoś łucznika stworzyć albo ze dwóch. Nie wiem, czemu tak powoli to się wszystko dzieje. Wy na Golda lećcie. Na Golda na razie. Trochę to trwa, powiem wam. A nie mam tego, nie mogę użyć umiejętności, bo nie mam. No to jest trochę takie klepanie się, bo klepanie się. On ma jeszcze tych magów. Ja się nie spodziewałem, że dystansowe jednostki aż tak bardzo mogą tu pomóc. Zamroził nas. Nie wiem, czy swoich też nie zamroził, ale on cały czas dosyła, on przejął ten środek. Cały czas ma mocną ofensywę. Dobra, na razie... O, jest 3 łuczników, dobra. 3 łuczników, już powinno tu fajną robotę zrobić. Nice, ciśnijcie.
Bardzo ładnie. Kurde, ten Spartan to jest w stanie ogrom tu wytrzymać. Szczerze mówiąc. Dobra, zaczynają chyba powoli uciekać. Bo wydaje mi się, że im się to nie opłaca. Dobra, wyślemy sobie dodatkowych tych. Nice. Lećcie na atak, lećcie na atak. Po prostu rozwalajcie. Łucznicy powinni szybko popadać. Bo oni tutaj... O, tych, ci Spartanie, tych łuczników, to jak docisną, to perfekcyjnie po prostu. Dobra, nice. Idealnie. Pyk, lecimy z nimi, lecimy z nimi. Nice, podoba mi się to. Szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku, chociaż może jest jakiś skrót klawiszowy, żeby coś tam zrobić innego. Bardzo ładnie tego Spartana cisnął. Dobra, nam się stworzyło dwóch tych naszych ludzi, więc stworzymy kolejnego Spartana. Możemy kolejnego łucznika też stworzyć. Dobra. Stój tutaj. Wszyscy stójcie tu, a wy wszyscy stójcie tu. Dobra. I strzelajcie w nich. Czemu wy idziecie? Nie wiem, co to w ogóle za jakiś mały minion był? Nie mam pojęcia. Dobra, będą w nich strzelać łucznicy cały czas. Dobra, perfekcyjnie. Na razie coś tu się dzieje. Więc to jest na razie niezłe. Na razie to jest niezłe. Ten bohater ich wrócił czy coś. Nie mam pojęcia, o co chodzi z nim. Nie wiem też czemu. O co chodzi? Czy ja mogę cię przejąć? Dobra, walimy. Nie wiem, czy... Nie wiem, jak to zadziała do końca. Kurde, dobra, może lepiej ja cię nie będę wybierał. Szczerze mówiąc. Musimy więcej ludzi stworzyć. Nie mamy złota tyle. Czemu ty nie walczysz? Atakuj! Dawaj, wal ich! Oni tu nie są w stanie jakoś za dużo zrobić w chwili obecnej. Czemu nie mogę... Aha, nie. Czemu nie mogę przesuwać ekranu, halo? A bo ja mam cały czas biorę jakby na nim... O Jezus. Cały czas miałem nad nim tego. Pieczę jakby. No, musimy tu więcej ludzi wysłać. Czy ktoś biegnie? Biegnie jakiś Spartanin. Jeden. Dobra. No, kolejny przyszedł! On tu też kolejnych uczników. Ten wraca, ja nie rozumiem, o co chodzi. Czy to jest bohater ich właśnie, czy o co chodzi, bo ja nie mam bohatera. Already at max level. Tylko jak mam tego użyć? To jest moje pytanie. Dobra, trzymają ich. Zabierać tych Spartanów. Cisnąć ich, cisnąć ich. Niech sobie nie myślą. Cisnąć ich, cisnąć, cisnąć. Ninja na razie się nie opłaca robić. Na razie robimy Spartanów jak najwięcej. Nasi są w stanie tu bardzo dużo zrobić. Nie wiem, czemu nie mogę im wydać na przykład, żeby zaatakowali tych. W sensie wiadomo, na telefonie byłoby zdecydowanie łatwiej. Ale jak pokonają... O, to łucznicy właśnie powinni dostać całkiem spory w łeb. O, całkiem sporo powinni w łeb dostać. Perfekcyjnie. No dawać tych Spartanów. Gdzie oni są? Gdzie ci Spartanie? Dawać, dawać. Spartanami lecimy. Perfekcyjnie. Tych łuczników też trochę mam w sumie, więc oni też są w stanie całkiem sporo tej roboty zrobić. Ja bym chciał tych magów mu wybić. O, tutaj powiem wam, że... O, znowu wraca ten ich bohater. Kurde, problematycznie, problematycznie. No, ten ich bohater jest w stanie to bardzo dużo wytrzymać, realnie. Ale tam łucznicy, widzę, niektórzy walą w tych jego magów, więc ci magowie powinni tam spoko sobie zejść, szczerze mówiąc. No, pokonany. Wracajcie, wracajcie, bo on was rozwali. Wracajcie, bo on was rozwali. Dawaj, atakuj, atakuj, pilnuj ich, pilnuj ich. Pilnuj ich, żeby nie mógł tego, żeby nie mogli bić. Co ty robisz? Dobra, puszczamy tu, żeby nie było tak banalnie. Proszę bardzo. Co prawda to nie strzela jakoś wybitnie mocno, ale no, to już inna kwestia. Musimy tych Spartan cały czas tworzyć, po prostu cały czas. Mam w ogóle tyle tych kryształów, że mógłby ten się przerzucić na złoto, na kopanie złota stricte. Aha, to tyle. Pokonaliśmy, ale czemu łucznik stoi z przodu? Co za głupota. Zaatakujcie ich, rozwalcie tych łuczników. Niech nie strzelają w was. Ale powoli bijecie. Ale powoli to robicie. Co to są za małe gnomy w ogóle? Co to jest? Ja nie wiem, co to ma być. A to Max spawnuje jakiś to wszystko. O, jakiś wybuch. Proszę bardzo, kolejny Spartanin idzie. Perfekcyjnie po prostu. Jakiś bonus aktywowany w ogóle za jakieś rzeczy. Kurde, powiem wam, że to jest rzeczy tyle do nauki. Żeby zbudować taką, powiedzmy, dobrą talię, to jest też sporo rzeczy. Dalej, tworzymy kolejnych. Dobra, niech będzie. Wydaje mi się, że za to, że my pilnujemy, jakby mamy ten środek, to coś za to dostajemy. Plus 15. Dobra, muszę obejrzeć, jak duża jest różnica tego, co my tu z tego dostajemy.
plus 15. No to dostajemy plus 15 golda raz na jakiś czas, szczerze mówiąc. Ale czy to jest aż taka różnica, żebyśmy chcieli coś tutaj więcej robić? Szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że powinienem jakiegoś sobie wybrać. Po prostu pobiec nim na jakiegoś z tych magów. I po prostu go tłuc. Tłuc obu magów. O Boże, jak oni tu mnie tłuką znowu. Dobra, wracajcie na mazę, bo to nie ma sensu. 15 golda to nie jest jakoś tam wybitnie. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Stworzymy sobie dwóch łuczników w tym czasie. Tu już jeden Spartanin jest. Stworzymy sobie ninja jakiegoś. Nasi niech trochę szybciej pracują. Obrona musi jakaś być, kurde. Dobra, tylko nikt nie robi teraz kryształów. To ty rób kryształy. No, powiem wam, że mogę to przewalić nawet. Mój łucznik tutaj jest jeden i on nie jest w stanie za dużo zrobić. Jest już dwóch łuczników. Tak naprawdę tu na obronie wystarczyłoby z trzech Spartanów i całą resztę zrobić na zasadzie właśnie tego. Strzelających jednostek, ale on ma jakieś w ogóle wybuchające elementy, w ogóle jakieś inne pierdoły, ja nawet nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Jest ninja przyszedł, ale ninja nie jest w stanie zbyt wiele zrobić, szczerze mówiąc. O, ninja ma mało zdrowia i szybko ginie. Bronimy tego. Bronimy fortu, proszę bardzo. Bo już nie stać nas. Strasznie powoli to wszystko trwa, w sensie ta rekrutacja i tak dalej. No, w tyle tych, to mi rozwalą to wszystko. Nie będę w stanie totalnie nic zrobić, ale bardzo ciekawy pomysł na rozgrywkę. Czekam na kampanię, która będzie do rozegrania, bo wiadomo, tutaj bot teraz wybrał jakieś tam lepsze rzeczy. No, jakby miał jakiegoś bohatera, który cały czas przychodził, wracał. Nie wiem, czy za niego musiał płacić, czy nie musiał płacić, no ale na pewno jest to coś, co jest do przemyślenia, jeśli chodzi o możliwość zrobienia swojej własnej armii. Bo mówię, ja na przykład mam tą magię. Aha, czyli to była moja moc, dlatego była aktywowana cały czas, bo to było właśnie tych, że strzały były pozapalające cały czas. Ale jeśli chciałbym, to mógłbym to wymienić na coś innego. Pytanie, co on miał na przykład założone, bo widzicie, tutaj są różnego rodzaju rzeczy. Zaczynasz z dodatkowym 100 złota, kiedy masz więcej niż 2000 złota, a dostajesz 10% więcej złota co 20 sekund, czy coś takiego. O, wszystkie jednostki dostają 15% lifesteala. To na przykład by mi bardziej pomogło, mam wrażenie. I tu są fajne różnego rodzaju inne rzeczy. Mamy też jakieś upgrade'y, które można sobie stosować. Są jednostki. King Zarek. To chyba był jeden z tych magów. O, Atreus, proszę bardzo, to o nim mówię, proszę bardzo. 900 i 200, no i on tutaj jest w stanie zrobić sporo. Szczególnie, że on ma 600 zdrowia. Kosztuje 900 na 200, tak, ale on cały czas wracał jakby. A widzicie, to są bohaterowie różni. Ja na przykład ich nie miałem, to jest jakiś Magic Kill, który też łaził tam. A ja miałem jakieś takie w miarę podstawowe jednostki. W każdym razie, tak to wyglądało. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie oczywiście za darmo sami sobie tą grę przetestować i wypróbować. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam bardzo serdecznie na newhorizonware.com, czyli na mój sklep z koszulkami i bluzami. Bardzo ładne bluzy, bardzo ładne koszulki, bardzo ładne wzory przede wszystkim. I świetna, ale to świetna jakość. Jeśli chcecie więcej tej gry, dawajcie znać w sekcji komentarzy i proponujcie również swoje gry, w które graliście albo w które gracie. Póki co, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!